Dobry wieczór Państwu, którzy jesteście dzisiaj z nami w kawiarni Agere Contra na Chłodnej 2/18. Zanim jednak powiem w ogóle jakikolwiek wstęp o tytule, zanim rozpoczniemy nasze spotkanie, serdecznie dziękujemy, to bardzo proszę o przywitanie naszego gościa, dr Małgorzata Madej. Można przywitać naszego gościa brawami. Tak skromnie widzę, że... Nie, naprawdę nie potrzeba. Drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie Zmartwychwstanie, fakt czy fikcja. Będziemy rozmawiali na temat tego, jakie są dowody, jakie są fakty, jakie są źródła historyczne, co się tak naprawdę wydarzyło w tym czasie, kiedy Jezus zmartwychwstał i co świadczy o tym, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Nasze dzisiejsze spotkanie oczywiście realizujemy we współpracy z Fundacją Prodoteo i tutaj mamy, drodzy Państwo, dwie bardzo ciekawe publikacje. Jedna tutaj, która jest zielona, o zmartwychwstaniu Jezusa, i druga, Zmartwychwstanie, fakt czy fikcja. Są one naszym punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał ochotę ją zgłębić, to zachęcamy serdecznie, żeby wejść na stronę Fundacji Prodoteo i tam można je zakupić, albo też, nie wiem, czy jest wersja w PDF-ie można kupić? Oczywiście jest wersja w PDF-ie. No to wtedy można sobie zakupić również wersję w PDF-ie i przeczytać. Serdecznie dziękujemy telewizji EWTN za prowadzenie transmisji dzisiejszego spotkania. Dziękujemy również Radiu Wnet, Gościowi Niedzielnemu Niedzieli oraz Tygodnikowi do Rzeczy za nasze dzisiejsze spotkanie, za to, że zostały patronami medialnymi tego wydarzenia. Drodzy Państwo, to, co wydarzyło się 2000 lat temu, jest absolutnie sytuacją, która nigdy nie miała miejsca w przeszłości. Dlaczego? Ponieważ nigdy w przeszłości Bóg nie zesłał swojego Syna na ziemię, które to było zapowiedziane przyjście przez wielu proroków, i praktycznie większa część Starego Testamentu to jest zapowiedzenie tego Mesjasza, który ma przyjść, zapowiedzenie osoby, która całkowicie pozwoli nam, może całkowicie, w dużej części zrozumieć istotę Boga, zrozumieć, co znaczy Jego imię, zrozumieć Jego sposób i charakter, ale to wszystko nie miałoby praktycznie znaczenia, gdyby nie sytuacja, która ma miejsce na końcu życia Jezusa na ziemi. A mianowicie jest to najważniejsza sytuacja podczas Jego tutaj obecności, która jest tą sytuacją, że łączy świat ten nasz tu fizyczny ze światem duchowym. Niektórzy goście, którzy do nas przychodzili, bo kiedyś rozmawialiśmy na podobny temat, zwrócili uwagę, że przecież w przeszłości były sytuacje, że niektóre osoby zostały wskrzeszone. I takie sytuacje oczywiście mamy również w Piśmie Świętym, bo możemy przeczytać o sytuacji związanej z Łazarzem, prawda, czy takich sytuacji było kilka. Natomiast nie było takiej sytuacji, żeby ktoś nieżywy żył, a Jezus nie żył. Można było włożyć palec w Jego rękę, w Jego ranę, w serce, co zresztą do tego zachęcał jednego ze swoich uczniów. Jezus był obecny, a jednocześnie fizycznie nie żył. Dlatego zmartwychwstanie to jest coś zupełnie innego niż wskrzeszenie. I takiej sytuacji nigdy nie było. I dziś będziemy rozmawiali o tym. Troszkę inaczej? To bardzo proszę, pani doktor, pani mnie poprawi. Ja bym powiedziała inaczej. Znaczy, bo Jezus faktycznie umarł i Łazarz też faktycznie umarł. Różnica jest taka, że wskrzeszenie zostało do tego samego ciała, tak? I Łazarz miał takie same ciało po wskrzeszeniu, jakie miał przed śmiercią, tą swoją fizyczną. I on dożył w końcu swojego życia i umarł tak jak każdy inny człowiek. Natomiast zmartwychwstanie, no to już jest zupełnie, to jest zupełnie inne już doświadczenie niż wskrzeszenie, tak? Czyli Jezus zmartwychwstaje w ciele uwielbionym, tak mówimy, powiedzmy. To już jest inne ciało, to jest ciało, które no już nie jest, znaczy jednocześnie jest trochę fizyczne, tak, ale z drugiej strony już... Pozbawione jest efektu życia, o którym my mówimy, takiego fizycznego, przepływu krwi, fizjologii? Tego do końca nie wiemy, tak? No możemy się tylko domyślać, bo mamy tylko jeden przykład taki w historii, ale jest to ciało, które może przechodzić przez ściany, tak? Bo pojawia się w pokojach, które są zamknięte na przykład. Więc to jest no, ciało, które... O zdolnościach paranormalnych. No może nie paranormalnych, bo to się już kojarzy z jakimiś tam dziwnymi teoriami. No jest to ciało uwielbione, my tak mówimy na to w Kościele. O zdolnościach boskich. Tak, które już jest przebóstwione w jakiś sposób, tak? Które już pokazuje naturę tą boską Pana Jezusa. I Pan Jezus żyje i On już nie umrze. Będzie żył zawsze i na wieki, w tym swoim ciele. Także taka jest różnica między wskrzeszeniem a zmartwychwstaniem. Dużo bardziej mi się podoba ta wersja jeszcze niż tą, którą ja powiedziałem i bardzo serdecznie dziękuję za jej rozwinięcie i właściwie uściślenie. Pani doktor, chociaż się znamy oczywiście, więc będziemy dzisiaj mówili po imieniu, ale naszym gościem jest oczywiście pani doktor Małgorzata Madej, która jest apologetą, prowadzi też swój kanał, o który bardzo serdecznie proszę, żeby pani doktor chociaż powiedziała ze dwa zdania. To teraz? Za sekundeczkę. Jest też osobą, która... oprócz apologetyką zajmowała się również misjami. Jak już Państwo pewnie widzieliście na naszym kanale, albo też mogliście być na naszych spotkaniach, doktor Małgorzata Madej jeździła po świecie, szczególnie po Afryce i zbierała informacje na temat misji i tego dotyczyła praca doktorska. Poproszę chociaż dwa zdania na temat tego bloga i a propos historii związanej właśnie z misjami. Tak, jeśli chodzi o kanał na YouTubie jest pod Fundacją Prodoteo i tam ja prowadzę taki podcast, nazywa się Rozmowy o apologetyce, zapraszam różnych gości. Rozmawiamy bardzo rzeczowo, bardzo teologicznie, ale mam nadzieję przynajmniej, że to jest kanał, znaczy to są rozmowy dla ludzi, którzy nie mają wykształcenia teologicznego i wyjaśniamy pewne rzeczy, wyjaśniamy jak odpowiadać na różne, no właśnie, ataki, nieataki, jakieś przeciwne zdania, jak w dzisiejszym świecie i bronić wiary, bronić Ewangelii i mówić o chrześcijaństwie i mówić o Jezusie. A jeśli chodzi o Afrykę, no to już trochę czasu minęło. Robiłam doktorat z Zambii, byłam tam w Zambii i tam pisałam doktorat z historii, więc siedziałam głównie w archiwum i potem te stare jakieś manuskrypty czytałam i starałam się jakiś dobry wniosek wyciągnąć z nich. Był dobry wniosek? No był dobry wniosek, bo faktycznie tam panowie misjonarze po prostu kawał dobrej roboty zrobili. Zostawili bardzo dużo ciekawych materiałów dotyczących właśnie, no są pierwsze zapisy dotyczące ludu Bęba, nad którym właśnie pracowałam, które robili ojcowie biali i jako pierwsi opracowywali język i zapisywali kulturę. Drodzy Państwo, przejdziemy do naszego spotkania oczywiście i tematu naszego spotkania, bo po to dzisiaj się tutaj spotkaliśmy. Chciałbym na samym wstępie jednak powiedzieć, że zapraszamy również Państwa do dyskusji. Zarówno Państwa, którzy oglądają nas online, ja tutaj będę miał podgląd, drodzy Państwo, więc będę co chwilkę sobie przełączał na nasze kanały, więc jeśli pojawią się pytania, to będę je również czytał, jak i Państwo, którzy tutaj jesteście w kawiarni Agere Contra na Chłodnej 2/18. Serdecznie dziękujemy, że Państwo do nas dzisiaj przyszliście. Jeżeli pojawi się jakieś pytanie, to mniej więcej po wstępie naszej rozmowy, około 20 minutkach rozmowy, oddamy Państwu również głos, jeśli takie pytania się pojawią. Zachęcamy do tego, żeby włączyć się w naszą dyskusję. Małgosiu, temat w ogóle związany z zmartwychwstaniem jest powiązany oczywiście z okresem, w którym jesteśmy, czyli Wielkim Postem, a lada chwila będziemy obchodzili najważniejsze święto chrześcijańskie, katolickie, czyli zmartwychwstanie. W związku z tym moje pytanie na samym początku, jako osoba, która by nie była kompletnie związana z chrześcijaństwem, oczywiście jestem katolikiem, ale jakby ktoś nas oglądał, kto kompletnie nie jest, to powiedz, dlaczego to zmartwychwstanie jest w ogóle tak ważne i te fakty, które są w ogóle z nim związane, są tak istotne? No, bo chrześcijaństwo to jest taka religia, taka nasza wiara, w której my głosimy, nie głosimy jakiejś idei, nie głosimy jakichś praw, głosimy osobę Jezusa Chrystusa. Na tym polega chrześcijaństwo. My głosimy Chrystusa. Głosimy to, kim jest i co zrobił. I zmartwychwstanie, czyli ten najważniejsza rzecz właściwie, która się wydarzyła, jest takim, my mówimy na to taki podpis tego, jaką tożsamość ma Jezus i co On faktycznie zrobił, tak? Czyli to potwierdza zmartwychwstanie to, że Jezus był Bogiem, miał boską naturę, ale też potwierdza to zmartwychwstanie to, że Jezus pokonał śmierć na krzyżu. Znaczy, że umarł na krzyżu za grzechy, a zmartwychwstanie jest tym zwycięstwem nad śmiercią. I to teologicznie ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Natomiast tutaj właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, jeszcze przed nagraniem, tak, po co spotkanie, czy zmartwychwstanie to jest fakt, czy to jest fikcja, bo wszyscy już wiemy, że to jest fakt, prawda? Będziemy świętować, prawda, za niecałe 2 tygodnie. I natomiast musimy o tym mówić, musimy o tym przypominać, bo często właśnie ludzie, z którymi się spotykamy, którzy nie są chrześcijanami, odchodzą od Kościoła, co jest bardzo teraz powszechne, nie znają najważniejszych rzeczy, które są związane z chrześcijaństwem, tak? Traktują to jako bajkę, która niegdyś się wydarzyła. I nasza obrona, o czym żeśmy mówili na poprzednim spotkaniu, musi się skupiać wokół Jezusa i musi się skupiać wokół tych najważniejszych rzeczy związanych z chrześcijaństwem, a to właśnie zmartwychwstanie jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. O tym pisał święty Paweł w liście do Koryntian. Jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. I próżne jest nasze przepowiadanie. Także naprawdę to jest fundament chrześcijaństwa. Jeżeli tego nie obronimy, albo właśnie to nie mamy w ogóle o czym rozmawiać, to po pierwsze. Po drugie, to też jest dobry punkt wyjścia naprawdę do rozmowy, bo zwracając uwagę na rzeczy fundamentalne, te najważniejsze, będziemy mogli w łatwiejszy naprawdę sposób nawiązać rozmowę, przekonać do pewnych rzeczy ludzi, którzy sceptycznie podchodzą do całego chrześcijaństwa. No ponieważ ta sytuacja wydarzyła się kilka tysięcy lat temu, dokładnie około 2, to patrzymy na tą sytuację przez mgłę. Bo wydaje nam się, że jak coś się wydarzyło tak dawno, to trudno jest w jakikolwiek sposób udowodnić, że to rzeczywiście miało miejsce. Patrzymy na starożytny Rzym, na Kartaginę, Mezopotamię. Tamte sytuacje, o których wiemy, wydają nam się bardziej realne niż Jezus. No to w jaki sposób możemy dojść do tych dowodów, dotarcie do faktów, które mówią nam o tym, że rzeczywiście ta sytuacja miała miejsce? No oczywiście patrzymy na ten materiał, który mamy dostępny. I co mamy dostępne? Mamy dostępne świadectwa, które my zebraliśmy głównie na kartach Nowego Testamentu. Tak? To są najstarsze świadectwa dotyczące zmartwychwstania. To nie wiem, czy tutaj ktoś może zgadnie. Czy ktoś wie, najstarsze świadectwa dotyczące zmartwychwstania? Jakbyś z Pisma Świętego miał wybrać jakiś fragment, który jest najstarszy, to co byś powiedział? No to bym wybrał pewnie Stary Testament, ale mówimy o Nowym Testamencie. Nie, o Nowym, o zmartwychwstaniu mówimy. Ja nie jestem pewien, ale chyba listy były pierwsze napisane. A no właśnie, dobrze, w dobrym kierunku idziesz. Tak, najstarsze świadectwo, które mamy, wyznanie wiary w zmartwychwstanie, to jest pierwszy list do Koryntian. I tam właśnie nie w wersecie, tylko w rozdziale 15 jest tak zwane credo Pawłowe czy credo koryńskie, w którym Paweł pisze, co się wydarzyło i co jest najważniejsze właściwie i w co powinni wierzyć chrześcijanie. I on tu mówi wprost, tak? Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, został pogrzebany, 3 dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem i ukazał się potem Kefasowi, potem 12, później zjawił się 500 i na końcu zjawił się mnie. I to jest pierwszy taki zapisana rzecz, którą mamy. I co jest ciekawe, kiedy to powstało, bo list do Koryntian powstał prawdopodobnie w latach 50., 56, 57. Natomiast Paweł mówi na początku tego listu, że przypominam wam Ewangelię. Czyli nie teraz wam głoszę, tylko przypominam wam to, co wam mówiłem, jak ja byłem u was w Koryncie. Więc Paweł był w Koryncie na początku lat 50. A mogłabyś wytłumaczyć, jak w ogóle ten list powstał? To znaczy on wziął kawałek skóry, zapisał, wysłał go. Jak to wyglądało? No to już tego nie wiemy do końca, tak? Czy on miał jakąś skrybę, czy on to robił osobiście, czy na... W każdym razie fizycznie powstało takie miejsce, na którym to zostało zapisane i wysłane. Tak. Potem te listy kopiowano, bo te listy Pawła potem czytano w różnych kościołach, tak. No one nabrały takiego statusu dosyć ważnego. No nie mamy oryginału oczywiście, tak. Mamy fragmenty tam, już teraz nie powiem ci dokładnie dat, bo ich nie pamiętam, przepraszam, ale no wiemy mniej więcej, kiedy powstał. Wiemy, kiedy Paweł był w Koryncie w latach 50., tak? Ale to jeszcze nic, bo Paweł mówi, że to jest Ewangelia, którą on przejął, którą on się nauczył. I z innych listów wiemy, że Paweł był w Jerozolimie i widział się z Piotrem i z Jakubem, który był wtedy przełożonym, znaczy najważniejszym w kościele jerozolimskim. I to było prawdopodobnie kilka lat po jego nawróceniu. Więc mówimy o nawróceniu Pawła. O nawróceniu Pawła, więc prawdopodobnie... Bo Jakub też się nawracał. Tak, o nawróceniu Pawła. I prawdopodobnie możemy cofnąć w czasie, kiedy on przejął to credo korynckie, credo pawłowe, do około 6 roku po zmartwychwstaniu. 6 lat. Niektórzy nawet mówią, że to mogło być 2-3 lata po zmartwychwstaniu, że to credo już było. Także to, co on tu pisze, to nie są jego słowa, on jakby zapisuje to, co usłyszał, co nauczył się od apostołów i to przekazuje. No właśnie, bo to jest też ważne, że Ewangelie najprawdopodobniej zostały spisane przez apostołów, prawda? No nie, raczej nie. A jak to jest w wypadku listów? No nie wszystkie listy są przypisane, znaczy no wiadomo, że my mówimy o to Corpus Paulinum przypisujemy Pawłowi, ale nie do końca wszyscy badacze są zgodni co do tego, że faktycznie Paweł jest tak autorem. W każdym razie... ale list do Koryntian jest jednym z tych, który jest przypisywany przez większość naukowców. Jest to jedno z pierwszych źródeł, które mówi nam o tym, że Jezus zmartwychwstał. Mhm. To jakie mamy kolejne źródła takie, które pozwalają nam dotykać właśnie tego tematu? No kolejne źródła spisane, bo mówimy o spisanych rzeczach, no to są Ewangelie, prawda? Najstarsza to jest Ewangelia Marka, potem Ewangelie Mateusza i Łukasza, no i ostatnia jest Ewangelia Jana. One też co do tych wydarzeń związanych ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, to jest wydarzenie, które jest w każdej Ewangelii. To nie jest, to jest naprawdę to jest coś, mówimy do czego... Tak, śmierć i zmartwychwstanie. Śmierć, pogrzeb właściwie i zmartwychwstanie, bo to jest w każdej Ewangelii. Bo w niektórych nawet nie ma narodzin, prawda? Nie ma. Także one się od siebie różnią oczywiście, ale to są i zauważcie, że też to są wydarzenia, do których zmierzają wszystkie Ewangelie, nie? To jest ten kulminacyjny punkt każdej Ewangelii właściwie. Więc to są rzeczy, które są w każdej Ewangelii. Oczywiście one się też opierają na świadectwach świadków, znaczy niekoniecznie zostały napisane przez naocznych świadków, tak, ale one się opierają na świadectwie świadków. Ewangelia Marka, prawdopodobnie źródłem Marka był święty Piotr. Źródłem Łukasza mówi się, że była Maryja nawet, tak? Bo tam jest Ewangelia Dzieciństwa i są takie fragmenty, które wskazują ewidentnie na to, że Łukasz miał dostęp do świadectw od Maryi. No właśnie, to dochodzimy do kolejnego źródła, którym są świadectwa, które są przekazywane jednej osobie po drugiej. Jak w takim razie zweryfikować? Znaczy, to do weryfikacji za chwilę dojdziemy, no ale to powiedzmy o tym źródle, jak ludzie przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie, jeden drugiemu, jak to opowiadali. Znaczy, wiesz, jak my mamy świadectwa spisane z lat 50., to już nie jest, że z pokolenia na pokolenie. No, tak, bo to jest 20 lat po zmartwychwstaniu. Osoby, które były przy tym. Także... Albo żyły w tym okresie, na pewno, mówię, przy śmierci i zmartwychwstaniu, jeszcze żyły w okresie powstawania. Wiesz, jakbyśmy mieli 100, 120 lat od wydarzeń do napisania jakiegoś świadectwa o tym, to moglibyśmy mówić, że to z pokolenia pokolenie była tradycja ustna, tak? Ale jeżeli mamy 20 lat, no to jest jedno pokolenie, co najwyżej, a jeszcze przez 20 lat to świadkowie... Albo nawet niekoniecznie, bo mogłoby być to samo jeszcze. Jak najbardziej żyją, tak, w takim sensie. Także to nie jest tak, że tutaj z pokolenia na pokolenie było to przekazywane. No to przejdźmy do kolejnego elementu. Jakie fakty rzeczywiście świadczą o tym, że Jezus zmartwychwstał? Bo mówimy o źródłach, gdzie możemy o tym przeczytać, no ale przeczytanie o źródle, no to może ktoś sobie zawsze napisać zmartwychwstał i tyle. Co przemawia o tym, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce? Różnorodność świadków, tak? Mamy świętego Pawła, mamy świadectwa Ewangelii, które mają też swoje źródła, tak? Czyli jeśli mamy dwóch świadków już jakiegoś wydarzenia, no to ono jest dużo bardziej prawdopodobne niż jak mamy tylko jedno. Tak? Bliskość tego opisu, o którym mówiliśmy, tak, że to nie jest właśnie... Czyli tu mówimy o wiarygodności. Tak, mówimy o wiarygodności tych świadków, tak, to, że oni, Paweł się powołuje na kolejnych świadków, tak, ale myślę, że coś, co jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, to, że my dzisiaj badamy te świadectwa, tak? Świadectwo z Ewangelii, świadectwo z Pawła i tak dalej, z listów. No i zastanawiamy się, czy możemy wspólnie dojść do jakichś wspólnych wniosków, coś się wydarzyło co się faktycznie wydarzyło, tak? No i tutaj różni badacze i właśnie Gary Habermas to jest taki człowiek, który zbiera naukowe teorie dotyczące Nowego Testamentu i badaczy Nowego Testamentu i on się przygląda, w czym oni są zgodni. Tak? No bo tutaj warto powiedzieć, że ten człowiek, który tutaj jest, to on wprost pisze, ja wam powiem o tym, jak rozmawiać z ludźmi, tak, jak przekazywać właśnie tą wiarę i zbiera je nie tylko w sposób taki, że pokazuje te świadectwa, ale również mówi o tym, jak rozmawiać i jak to przekazywać. Tak, to jeszcze do tego dojdziemy. Dojdziemy do tego. I on mówi tak, zbieram te wszystkie prace naukowe badaczy Nowego Testamentu, nieważne czy to są chrześcijanie, czy to są Żydzi, czy to są sceptycy, czy to są ateiści i mówię, no dobra, na co możemy się zgodzić? Na jakie fakty możemy się zgodzić? I on tam wybrał kilka takich faktów i mówi, no pierwsze to, że Jezus faktycznie umarł, tak? Że on umarł na tym krzyżu. No tak, no bo na początku jeszcze powinniśmy w ogóle zastanowić się, czy Jezus był postacią historyczną i to jest pierwszy etap nawet udowodnienia. Tak, to jest już oczywiste, znaczy już w takich kręgach naukowych to nie ma wątpliwości co do tego, bo są źródła pozachrześcijańskie, żydowskie właśnie, rzymskie i tak dalej, które świadczą o tym, że był taki Jezus i nawet Tacyt pisał, że on został skazany i umarł śmiercią krzyżową, tak? Pamiętam, że kiedyś czytałem, że komuniści mieli taki okres, że bardzo chcieli udowodnić, że Jezusa nie było. I tak bardzo chcieli udowodnić, że wszystko im wychodziło, że jednak był i zaprzestali tego procederu. Tak, no ludzie jak zaczynają traktować Ewangelię jak takie teorie spiskowe, to się nawracają. Bo się okazuje, że to jednak jest przekonujące bardzo, nie? Także on zebrał te i mówi, no dobra, to sprawdźmy i tak, że Jezus umarł, że został pogrzebany. Tutaj akurat o tym więcej pisze William Lane Craig, że został pogrzebany, bo Habermas robił takie i wyszło mu na początku, on mówi, że w latach 70... Habermas, czyli autor książki. Tak, tak. Gary Habermas, jak robił swój doktorat o zmartwychwstaniu, to mówi, że zbadał znaczy opinie naukowców dotyczące pustego grobu. To było a propos pustego grobu. I mówi, że 75% naukowców była przekonanych, że grób był pusty. Natomiast mówi, że teraz znowu odświeżył te badania i mówi, że już 80 jest przekonany, że grób był pusty. Pytanie, czy to nowi, czy tamci umarli, czy to była tamci, którzy się przekonali. Coraz lepiej jakby poznajemy też historię, nie? Być może ta krytyka pokazuje, te metody historyczne pokazują, że można to w jakiś sposób odkryć, co się wydarzyło 2000 lat temu i coraz więcej osób się przekonuje do tego, że to jest możliwe. I no właśnie... Jezus umarł, został pogrzebany, potem się okazało, że grób jest pusty, tak? Że grób jest pusty i że wiele ludzi, w tym uczniowie Jezusa, w tym Paweł, w tym Jakub, brat Jezusa, doświadczyli czegoś, czego możemy na razie nie nazywać, co zmieniło zupełnie ich postawę. I to, co doświadczyli uczniowie, tak, czyli z tych przestraszonych ludzi, którzy gdzieś tam się chowali po kątach. Uciekali, no przecież nie przyznawali się do Jezusa jeszcze przed Jego ukrzyżowaniem. A Piotr w Dniu Pięćdziesiątnicy był pierwszym, który wyszedł na ulicę i głosił Jezusa. Tak? Święty Paweł, który prześladował chrześcijan, też spotkało go coś, co zmieniło kompletnie go jako człowieka. No i mamy Jakuba, brata, który był sceptykiem, a potem był przełożonym Kościoła. No to mówimy o 11 apostołach, prawda, których wiemy, że potem zaczęli nieść tą Ewangelię. No 11, no bo jeden, prawda, prawdopodobnie... Sobie tam dobrali potem jednego w dziejach, bo na początku dziejów apostolskich dobrali... Oni tam dobrali potem jeszcze więcej tych osób, ale tak żeby wypełniać tą misję swoją, musiało coś się takiego stać w głowie. Zresztą wyobraźcie sobie Państwo, że nagle z przerażonego człowieka, który ucieka, no bo mówimy tu o drodze do Emaus, prawda, uciekają nagle w trakcie tej drogi z przerażonych po prostu ludzi, którzy boją się wszystkiego, co może zaraz ich spotkać, boją się śmierci. Oni idą na wyzwanie tą śmiercią, wracają i wygląda to zupełnie inaczej. No to dobrze, przechodzimy w takim razie do tego elementu, który jest metodologią pewnych tych badań. No bo mówimy o pewnych źródłach. W tej książce padają właśnie kilka takich punktów i przez te punkty chciałbym, żebyśmy przeszli i nad każdym, żebyśmy się zatrzymali, jak możemy odkrywać prawdę o tych wydarzeniach. Pierwsze to są rzeczywiście te zeznania, czyli... O, nic się nie stało. Pierwsze to są... zeznania. Poświadczenia przez wielu niezależnych świadków są zwykle uważane za mocniejsze niż zeznanie pojedynczego świadka. No w tym przypadku tych zeznań mamy przynajmniej kilka, bo wspomniałaś o liście do Koryntian, ale też mamy tych apostołów, którzy dokonują zmiany w swoim życiu i którzy o tym mówią. Drugie to potwierdzenie przez źródło neutralne bądź nieprzyjazne i takie źródło uważa się za potwierdzenie dużo bardziej autentyczne niż to źródło, które jest życzliwe, czyli poświadczenie przez osoby, które jakby są po tej drugiej stronie. Tu mówiliśmy o osobach, które są jakby po tej stronie chrześcijaństwa, które jakby byli w teamie Jezusa. Paweł nie był w teamie Jezusa. W tamtym momencie. Tak. No nie był. On zdecydowanie był przed tym doświadczeniem, czyli no właśnie takim tajemniczym, nie wiadomo co się nam wydarzyło, powiedzmy. On był kimś, kto prześladował Kościół. No i właśnie wydarzyło się coś, co zmieniło w ogóle go o te 180 stopni. Czyli nie mógł być stronniczy. On nawet był wrogo nastawiony do chrześcijan. On uważał, że chrześcijanie no, występują przeciwko prawdziwej religii, prawda, którą on chciał głosić. On był faryzeuszem i chciał jak najszybciej się tych chrześcijan pozbyć. Nie? A jeszcze mamy jakieś źródła osób, które moglibyśmy powiedzieć, że były po tamtej drugiej stronie i które jakby te ich świadectwa rzeczywiście w najlepszy sposób, znaczy mogą być dla nas takim źródłem, punktem, który pozwala nam na skorzystanie jakby z tego punktu, że potwierdzają one to świadectwo, które miały swoim życiem, czy też ich świadectwo, nie mam na myśli świadectwo ich życia, tylko przekazanie informacji, że rzeczywiście ta sytuacja miała miejsce. Tak, jeszcze jest właśnie Jakub, o którym zresztą Paweł o nim wspomina, tak? Bo on również był po tej drugiej stronie. Tak, znaczy może... Bo kim on był w ogóle? Bo to nie, żebyśmy nie pomylili, bo tych Jakubów było kilku. Był Jakub apostoł, syn Zebedeusza, tak? I to nie o nim mowa. Mowa o bracie Jezusa. On występuje w Ewangeliach, chyba wszystkich, jeśli się nie mylę. Jan stwierdza jasno, że bracia Jezusa nie wierzyli w niego. za no jego życia. Tutaj powinniśmy zrobić króciutką dygresję. Mhm. To Jezus miał braci, to Maryja urodziła więcej dzieci? Chodzi oczywiście, to jest taki termin, który oznacza również takich braci nierodzonych. Tak? No my też dzisiaj takim językiem szczami posługujemy, mówimy braci cioteczny, brat tego. Tak? No to z jego rodziny. Tak, to był jego kuzyn. Znaczy są różne teorie co do tego, czy to był kuzyn, czy to na przykład czasem nie był syn Józefa z poprzedniego małżeństwa. Jeszcze jest taka możliwość, ale no tutaj jakby nie wiemy do końca, czy na pewno to był jakiś kuzyn jego, tak? Jakaś rodzina, jakaś dalsza rodzina po prostu. I oni nie wierzyli w niego, ci bracia jego. Natomiast właśnie wydarzyło się coś, nie wiemy dokładnie co. Paweł mówi, że on był świadkiem, że widział go po zmartwychwstaniu, Jakub go widział Jezusa po zmartwychwstaniu i to faktycznie zmieniło jego życie tak, że on stał się jednym z czołowych zwolenników, stał na czele gminy właśnie chrześcijańskiej w Jerozolimie. Czyli mamy takie dwie osoby, które mają największe znaczenie jakby pod kątem spełnienia tego punktu, który jest drugim punktem w tej metodologii badawczej. Tak, oczywiście. No to przejdźmy dalej. Kolejny punkt to są ludzie. Zazwyczaj takie osoby, które występują w tej historii, które ją jakby osłabiają. Czyli czy jest coś takiego w tej historii, którą oni przekazali, co jakby osłabiało tą historię albo pokazywało, że no, są w niej jakieś takie sytuacje, które mogą być nieodczytane w sposób taki, jaki by były to właściwy. Chodzi o taki przykład, że kiedy jakaś postać historyczna, która istnieje, na przykład mówi: w swoim życiu zdarzyło mi się, że byłem małym złodziejaszkiem. Wtedy mamy taką sytuację, że jakby sama ta osoba trochę się oczernia i mówi, że nie do końca wszystko było w porządku. W związku z tym, czy mamy coś takiego w tej historii, która jest historią Jezusa? Tak, znaczy to jest bardzo właśnie ciekawe, o czym mówisz, bo na przykład jak czytamy Credo Korynckie, to tam są wymienieni świadkowie. I Paweł zaczyna, mówi od Kefasa oczywiście, potem mówi o 12, potem mówi o uczniach Jezusa, na końcu wymienia samego siebie. Natomiast Ewangelie tak nie przedstawiają tej historii, tak? Kto był pierwszym świadkiem zmartwychwstania? No, z tego co... Jeszcze raz pan powie? Kobiety. No, tak, kobiety, jest. Z właśnie tego co wiemy, pierwszymi świadkami były kobiety. Chociaż teoretycznie mogli to być Rzymianie, którzy strzegli jego grobu. No teoretycznie tak, aczkolwiek oni nie są świadkami. Ale, tak jest, ale z tego co wiemy, pierwsze osoby, które przekazały, to były kobiety, jak najbardziej. Dziękujemy tutaj za odpowiedź. To były kobiety, no właśnie i no nie da się... No to co, kobieta jest mniej wartościowa? No oczywiście. No dzisiaj byśmy tak nie powiedzieli, ale jak... Kobiety lubią plotki. Musimy wrócić do czasów, kiedy zostało napisane Ewangelię i wtedy świadectwo kobiety, jeszcze zwłaszcza jeśli chodzi o tutaj kulturę żydowską, no nie było brane pod uwagę, tak jak świadectwo mężczyzny. Czyli mogło być traktowane, że rzeczywiście rozpowszechniają pewną plotkę, która gdzieś miała miejsce i w ten sposób jakby korzystając z tej metodologii... Czyli już jakie były motywacje prawodawcy, to ja już nie jestem w stanie powiedzieć, no po prostu kobiety nie miały takiego samego statusu jak mężczyźni, tak? Mężczyźni byli bardziej wiarygodni, świadectwo kobiety nie było wiarygodne. Czyli jeżeli byśmy byli taką osobą, która chciałaby uwiarygodnić swoją historię, to prawdopodobnie pominęlibyśmy ten fakt, albo byśmy zmienili na jakąś inną sytuację. No tak, znaczy jeżeli ktoś chce, żeby w jego historię uwierzyć, no to przedstawia na początku najbardziej wiarygodnych świadków. Tak? Znaczy to właśnie to, że Paweł na przykład omija kobiety, tak? No to jakby jest też dla nas takim wskazówką, że no on może chciał on był jednak... trochę stronniczy. No być może tak. Znaczy, że on chciał bardziej uwiarygodnić to credo swoje, tak? Natomiast no, ewangeliści chcieli stać na straży tego, żeby zapisać to tak, jak to się wydarzyło. I faktycznie, jeżeli ktoś chciałby w tamtym czasie wymyśleć to, bardziej się uwiarygodnić, to mało prawdopodobne, że jako pierwszych świadków wymieniłby kobiety. To przechodzimy do kolejnego punktu. No i tutaj mi się wydaje, że pojawiają się pewne schody, Bo mówimy o naocznych świadkach. Mówimy o naocznych świadkach, bo ich relacja jest zawsze najmocniejsza. To znaczy naoczni świadkowie mogą przekazać tą sytuację w sposób najbardziej prawidłowy, prawdziwy, jaka ona była, a nie w taki sposób, jak przekazujemy jeden drugiemu, chociażby nawet jak są potem, prawda, czy Ewangelie spisywane, gdzie to już kilka osób mogło przekazać, no w najmniejszym przypadku jedna, przekazywać tą historię. No to jak to wygląda w przypadku świadków tej sytuacji? No mamy, świadkiem jest Paweł, on pisze z pierwszej osoby, tak, że on widział, on faktycznie doświadczył, miał to doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. Jak Paweł to pisze, to jeszcze ci wszyscy świadkowie, on zresztą pisze tutaj, większość z nich żyje, niektórzy tylko niektórzy pomarli. Być może jeszcze większość apostołów też w tym czasie jeszcze żyła. Także to nie było tak, że oni sobie mogli pisać, mówić co chcą, bo jednak to były trochę inne czasy, tak? No my dzisiaj to po prostu jak nie mamy napisane czegoś, jak nie mamy podpisane, to w ogóle to się nie liczy, przekreślamy to i tak dalej. Natomiast no to były czasy, gdzie większość rzeczy przekazywało się ustnie, tak? I dbano o to faktycznie, żeby ten przekaz ustny był wiarygodny. Czyli od razu zdjęcia na media społecznościowe. I naprawdę o to dbano, tak? Jeżeli jakiś nauczyciel tam był w tamtych czasach i on miał swoich uczniów i jeden z nich mówił coś innego, to on został wykluczony, nie mógł mówić, że jest potem uczniem tego konkretnego osoba. I tak samo było w Kościele, no apostołowie tego pilnowali, tak, i święty Paweł też tego pilnował. Myślę, że no to nie tak, że każdy sobie tam mówił, co chciał, tak? No nie, no jak ktoś mówił coś innego, to zostawał wykluczony. Zresztą Paweł w swoich listach wielokrotnie pisał o fałszywych nauczycielach, tak? Ostrzegał przed fałszywymi nauczycielami, mówił, jak ich rozpoznać, mówił, macie ich wykluczyć i tak dalej. Także no tutaj dbano naprawdę o to, a nie tak, że każdy sobie tam opowiadał banialuki, co chciał i nikt na to nie zwracał uwagi. No to przechodzimy do ostatniego punktu, który właściwie już został też troszeczkę poruszony, więc na nim trochę możemy mniej czasu spędzić, ale są to wczesne świadectwa, czyli świadectwa osób, które żyły albo żyły jak najbliżej tego okresu, ponieważ dużo z tych źródeł historycznych bywa, znaczy akurat nie mówię w tej sytuacji, ale bywa dużo, że mamy właśnie przekazane po jakimś czasie. Jak zapewne Państwo wiedzą, jak sobie przypomnimy sytuację, która miała miejsce 20 lat temu, to pamiętamy już ją trochę inaczej, 50 lat temu, czy przekazują nam na przykład świadkowie, jak II wojna światowa, niż jak coś, co się wydarzyło na przykład przedwczoraj, tydzień temu, jak na przykład teraz żyjemy nawet w trakcie wojny, która ma miejsce na Ukrainie i kiedy nawet przekazują nam ci świadkowie, którzy tam są, to zupełnie w inny sposób to pamiętamy. Tu poruszyliśmy jeden, prawda, list do Koryntian. Czy są jakieś inne źródła, które jeszcze są z tamtego okresu, które nam to potwierdzają? Mówiąc jeszcze, jak porównujesz to z czasami współczesnymi, to też mi się wydaje, że do końca nie możemy tego porównać, dlatego że my już trochę jesteśmy w innym punkcie kulturowym, tak? Znaczy my już tak my za bardzo polegamy na słowie pisanym i już nie zwracamy uwagi na słowo mówione, nie przykładamy do tego aż takiej dużej wagi, jak się przekazuje właśnie historię, na przykład opowiadając, tak? Jedynie jak się na przykład siądzie z babcią, dziadkiem, która opowiada o tym, co się wydarzyło u jej rodziców, bo to jest praktycznie jedyny teraz przekaz, który my mamy, tak. Który nie zostaje spisany jako taki, tylko opowiadamy sobie, co poprzednie pokolenia robiły. W przypadku historii no nie ma tak, że siadamy i nagle dziadek opowiada o tym, co się wydarzyło 50 lat temu, przekazując z pokolenia na pokolenie. Tamten okres był zdecydowanie zupełnie inny. Znaczy troszeczkę inaczej się uczono, tak? Inaczej zapamiętywano, inaczej przekazywano historię na pewno, więc tutaj to przełożenie na nasze czasy jest trochę nieadekwatne, nie? Bo często słychać takie argumenty, no, że wiecie, no właśnie zabawa w głuchy telefon, pobawcie się tylko w głuchy telefon, tak, i w 5 sekund zobaczycie, jak bezsensowne jest przekazywanie takich słownych historii, powiedzmy, ustnych. No ale to naprawdę, to nie te warunki, tak, i to nie była zabawa, tak, tylko faktycznie zwracano na to uwagę. Natomiast, to credo korynckie jest najstarsze, najstarsze, naprawdę. Ono sięga czasów, tak jak mówię, no, parę dosłownie lat po zmartwychwstaniu i ono widać w tym zapisie tego kredu korynckiego, że to nie jest coś, co wymyślił Paweł. Ono jest napisane w taki sposób, jak sobie zobaczycie tekst, że tam są powtórzenia, że Chrystus umarł, że został pogrzebany, że ukazał się, tak? To jest pewien schemat i to jest prawdopodobnie część jakiegoś wyznania wiary, które już było używane w Kościele, prawdopodobnie starożytnym, tym, który pierwotnym, który powstał, było prawdopodobnie używane w czasie liturgii. Także tu są jeszcze takie wyrażenia, których Paweł w ogóle nie używa w swoich, na przykład trzeciego dnia, on nigdzie nie używa takich słów. Widać, że on to przejął, tak, że on tego nie wymyślił sam nawet tego nie ułożył, tak, tylko że faktycznie to sięga dużo, dużo przed nim. Czyli mówiąc o jakby tej sytuacji, mamy sporo świadków, niektórzy są prawie z tego okresu, niektórzy z bliskiego tego okresu. Mamy dwie osoby, szczególnie dwie osoby, o których mówimy, czyli nawrócenie świętego Pawła i świętego Jakuba. Mamy sytuację, która mówi nam o przekazie pewnym ustnym, bo dobrze wiemy też o tym, że tutaj jednym z takich przekazów ustnych jest również to, że Jezus nie objawił się tylko kilku osobom, ale tych osób było bardzo, bardzo dużo. Tych 500 znamy to właśnie z listu do Koryntian, tak? I to, znaczy, bo tego w Ewangeliach nie ma, coś ciekawe, to święty Paweł to wprowadza, no ale właśnie dlaczego on to wprowadza, jakby, no po to, żeby jak najbardziej uwiarygodnić to swoje, to co on mówi, tak, to zmartwychwstanie mówi, zobaczcie, jest nawet 500 świadków, tak, co prawda są tacy, którzy mówią, no tak, no wiecie, no Paweł napisał do Koryntian, gdzie Korynt, gdzie Jerozolima, że to jest tak daleko, że nam mógł sobie napisać, co by chciał, bo tych 500 to tam, to, że oni żyli tam ileś set kilometrów od Koryntu, to Koryntianie nie byli w stanie tego zweryfikować, tak? No tak nie jest do końca, bo też oprócz Pawła, Paweł nie był jedynym apostołem, który, on miał przecież swoich współpracowników, którzy jeździli z nim na misję, to raz. Dwa, do Jerozolimy w tym czasie, kiedy Jezus został skazany, zabity i zmartwychwstał, przyjeżdżali ludzie z różnych części świata, tak? Mamy Szymona Cyrenejczyka. Gdzie jest Cyrenajka? Ktoś wie, gdzie jest Cyrenajka? W Libii, w dzisiejszej Libii. No to Szymon Cyrenejczyk. Spory kawałek. Tak, znaczy i przyjeżdżali ludzie z diaspory, bo Żydów żyło w diasporze. Także były kontakty z różnymi częściami świata. Były korespondencje. To nie jest tak, że ci Koryntianie teraz musieli jechać do Ziemi Świętej, do Jerozolimy i szukać tych świadków, tak? Mogli napisać list, mogli spotkać kogoś, kto znał kogoś i tak dalej. No dzisiaj to byśmy chcieli po prostu, żeby to jeszcze nagranie było, tak? I żebyśmy uwierzyli, że ten ktoś to faktycznie gdzieś tam był i coś widział. Chociaż tutaj nie możemy mówić, że nie mamy takich rzeczy, bo w przyszłym tygodniu będziemy mieli spotkanie z panem Rosikoniem, który fotografował m.in. Całun turyński, Chustę z Oviedo, Chustę z Manopello, obrus, który był podczas ostatniej wieczerzy, gwoździe, chociaż już obrus ostatniej wieczerzy i gwoździe to nie świadczą o zmartwychwstaniu, bo tutaj mówimy o tym okresie, który był przed zmartwychwstaniem. I spośród badań dzisiejszych naukowych my możemy również mówić o tym, że to się wszystko nagle z sobą łączy. Chociaż dzisiaj nie poruszamy tych tematów. Całun jest tu wyjątkowy akurat faktycznie, bo reszta tych relikwii, no to jest taka... Mówimy o Chuście z Manopello i Chuście z Oviedo, bo one są z sobą, te trzy relikwie... Przepraszam, mogę powiedzieć żart? Słuchamy. Jeśli chodzi o relikwie, nie wiem, czy nikt się na mnie nie obrazi, ale był taki żart, że na świecie jest około 50 czaszek tego świętego Jana Chrzciciela. Mhm. Że tyle jest różnych, które uważane są za autentyczne, nie? Ale tylko 3 są prawdziwe. Czyli właściwie jak są trzy prawdziwe, to jedno. Ale Całun faktycznie jest wyjątkowy tutaj i jako jedyny i no to jest ciekawe świadectwo. Szczególnie z tymi chustami, bo one po prostu idealnie do siebie wszystko pasuje i nie wiemy. No ale to myślę, tak, że to bisior, różne rzeczy, tak, polecamy Państwu naprawdę, ponieważ pan Rosikoń robił swoje śledztwo indywidualne, sam je fotografował, zresztą pokaże też Państwu fotografię i opowie o historii, która jest z tym związana. W przyszłym tygodniu mamy spotkanie, serdecznie Państwa zapraszam. Ja zaraz dokładnie sprawdzę i Pani powiem, z tego co mi się wydaje, to chyba w poniedziałek mamy spotkanie na 18:30, ale zaraz dokładnie sprawdzę i Państwu powiem. Natomiast wróćmy, bo dzisiaj rozmawiamy o źródłach historycznych. Nie mówimy o tych, które są namacalnymi źródłami, takimi, które możemy zbadać, dotknąć i o nich porozmawiać, bo tutaj są tego typu przykłady, prawda? Natomiast tak samo z pewnym przybliżeniem jesteśmy w stanie stwierdzić, że świątynia Grobu Pańskiego jest rzeczywiście w tym miejscu, w którym był krzyż Jezusa. Badania w jaki sposób były robione, ale tutaj mówimy już o innych elementach, bo my opieramy się na źródłach historycznych, czyli na tym, co się wydarzyło i jak świadkowie przekazywali tą sytuację. Przed naszym spotkaniem rozpoczęliśmy rozmowę od tego, że i chciałbym teraz, żebyśmy troszkę to jakby ułożyli chronologicznie. Jezus został pojmany, został skazany. Oczywiście skracam tą historię, bo chcę dojść do tego najważniejszego elementu i po ukrzyżowaniu został pogrzebany. Oczywiście mówimy pogrzebany w takim znaczeniu dzisiejszym, ale został złożony do grobu, bo ten grób nie był taki, że był zakopany, prawda? I nagle zaczyna się coś dziać. Tego trzeciego dnia najprawdopodobniej coś, co wydarzyło się w tym grobie, czego my tak naprawdę nie wiemy, ale wiemy, co się stało na pewno. Grób był pusty. I chciałbym wrócić do tego elementu pustego grobu, bo jest to zaskakujące zarówno dla osób wierzących, jak i dla tych, które wtedy nie wierzyły, czyli mówimy o Żydach, no, którzy, tak się domyślam, bardzo chcieliby strzec tego grobu, bo pomyśleli sobie, że jeżeli oni mieli w nim Mesjasza, a wręcz nawet Boga, no to my nie możemy pozwolić, żeby on wykradł, bo oni będą mówili o czymś, co będzie niezgodne z prawdą. A jednak nie było tego ciała. No Żydzi nie wynieśli tego ciała. Nie, 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 drodzy Państwo, nie było żadnego zmartwychwstania. Tu są zwłoki Jezusa Chrystusa. Zresztą, co jest ciekawe, w Ewangelii nawet mamy informacje o tym, że Rzymianie, Żydzi rozpowszechnili plotkę, tak? Specjalnie dlatego, że nie mogli, jakby nie wiedzieli, co zrobić z tym faktem, że grób jest pusty. Mówili, no to trzeba rozprowadzić plotkę, że uczniowie wykradli ciało, tak? Swoją drogą nie wiemy, jakie były ślady, bo dzisiaj moglibyśmy przeprowadzić śledztwo, może jakieś badania przeprowadzić, czy Jezus wyszedł z tego grobu, czy nie. Chociaż przypuszczam, że to nie było tak pozostawione, że po prostu koniec, nic nie ma, tylko w jakiś sposób zaczęto do tego też podchodzić i to badać. Znaczy w ogóle ciekawym jest to, że Ewangelie nie opisują zmartwychwstania. Nie opisują tego, bo nie było żadnego świadka tego wydarzenia. Nikt nie wie, jak do tego doszło. Nawet sam Jezus tego do końca nie zdradza. I zauważcie to, że właśnie to też świadczy o jakby autentyczności tych świadectw, że ewangeliści jakby nie piszą domysłów, że coś tam się wydarzyło, że to światło nagle było wielkie, a to, że jakaś bomba atomowa, taka mini przynajmniej. Przynajmniej jak mówią badacze Całunu turyńskiego, że właśnie to światło musiało mieć taką moc, prawda? Że nie ma w ogóle, jest jakby zmartwychwstał, koniec. Nic nie wiemy na ten temat, jakby nie dopowiadają. Dopiero takie Ewangelie, które jakby nie weszły w skład kanonu. Ewangelia Świętego Piotra chyba jest taka, ona tam właśnie opisuje takie trochę bardziej legendarne, że tak powiem, jak mogło do tego dojść. Albo Łukasza, która jest opisowa, która wręcz jest poezją trochę w taki sposób, znaczy poezją, poematem, jest piękną literaturą, prawda, gdzie mamy trzech mędrców, gwiazdę, gdzie dużo jest takich elementów, które są opisowe, no tam też tego elementu nie ma. Tego, który wydaje się najważniejszym. Mhm. No tak, znaczy dlatego, że no to już było wydarzenie, no poza jakby, nie było do końca, no to był cud, no co tu dużo mówić, ale nie było świadków tego, faktycznie nie było świadków tego wydarzenia. Swoją drogą to dziwne, że żaden z apostołów, czy w ogóle ze świadków nie zapytał, jak ty to zrobiłeś? Może zapytali, tylko święty Jan pisze, że w Ewangelii zostało zapisane tylko to, co jest nam potrzebne do uwierzenia, że Jezus jest Mesjaszem. Także może powiedział, ale święty Jan uznał, że to nie jest nam potrzebne do tego, żeby uwierzyć. Drodzy Państwo, przypomnę o możliwości zadawania pytań. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, to można podnieść rękę w górę. Ja od razu widzę, że się pojawiło pytanie, to zaraz od razu do Pani dojdę. Przypomnę też naszym internautom, ja przejdę sobie do naszej transmisji, że jeśli pojawiają się takie pytania, to jak najbardziej na czacie, na żywo można, akurat widzę, że jeszcze nie pojawiły się, także zapraszamy do tego, żeby jak najbardziej zadać pytanie naszemu gościowi. Droga Pani, poproszę o zadanie pytania. Ja, drodzy Państwo... Jakieś łatwe poproszę. Ja, drodzy Państwo, powiem je osobom, które oglądają nas online, aby mogły je usłyszeć. Bardzo proszę. Na ile prawdopodobne jest, że to nastąpiło trzeci dzień po śmierci? To, czyli to właśnie zmartwychwstanie. To znaczy, tutaj święty Paweł o tym pisze, tak, w tym kredo korynckim, o którym wspomniałam. Zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem. No i też, jeżeli, znaczy, popatrzymy na chronologię tego, co się wydarzyło, bo tak, Jezus umarł w piątek. Został zamordowany, nawet ściśle rzecz biorąc. Trzeba go było szybko pogrzebać, dlatego że następnego dnia jest szabat. I potem mamy szabat, mamy cały szabat, to jest taka przerwa, nic się nie dzieje, uczniowie siedzą schowani, no bo w szabat nie można wykonywać żadnej pracy. I kiedy dowiadujemy się o zmartwychwstaniu? W poranek po szabacie, tak? Kiedy kobiety idą do grobu, bo chcą namasić jeszcze ciało Jezusa i wtedy dowiadujemy się, że grób jest pusty. A kiedy doszło do zmartwychwstania? No to jest właśnie dobre pytanie. Dlatego powiedziałem najprawdopodobniej, ponieważ mogło nastąpić to w sobotę, mogło w niedzielę rano, mogło niedługo złożenia Jezusa do grobu. Dlatego ja powiedziałem najprawdopodobniej nastąpiło to trzeciego dnia. Tak nam się wydaje. Tak mówi tradycja, znaczy tak powtarzamy tradycyjnie ze świętym Pawłem. Tak, dlatego, że to jest właśnie to z tego pierwszego credo właściwie, które mamy, czyli tego wyznania wiary. Natomiast to ma też oczywiście jakiś tam symboliczny i też znaczenie. Mamy o tym informację, że Jezus powiedział, że w ciągu 3 dni odbuduje świątynię, prawda, które pojawia się wcześniej, więc prawdopodobnie to miało miejsce wtedy. Czy to miało miejsce 3 godziny wcześniej, czy później, to już dla naszej wiary... Właśnie nie mamy dokładnej takiej godziny podanej, tak? Mimo tych wszystkich faktycznie takich umiejscowionych historycznie, geograficznie rzeczy, gdzie Ewangelie są naprawdę zakorzenione w tym, to tutaj nie wiemy tego dokładnie. Tak? Chociaż świętujemy już od soboty, prawda? Świętujemy od soboty wieczorem, no bo to już jakby zaczyna się według tego żydowskiego czasu. Natomiast no, wiemy, że no, kobiety dopiero rano poszły, tak mówią Ewangelie, tak? Mhm. Powiedzieć, jakie pytanie było. Gdzie był dokładnie pochowany Jezus, bo są prawdopodobnie 3 miejsca, gdzie on mógł być złożony do grobu i które z nich było tym właściwym. Czytałem jeszcze pytania od internautów w trakcie. Już, tak. Więc tradycyjnie my w Kościele mówimy, że no to jest tam, gdzie jest to miejsce, Bazylika Grobu Pańskiego, tak? Natomiast no, nie mamy, prawda, nikt nie wsadził tam nigdy chorągiewki w to miejsce i 2000 lat, znaczy nie, bo bazylika została zbudowana dużo wcześniej, tak, no to już nie 2000 lat, tylko trochę mniej. Natomiast to co się tam wydarzyło, znaczy prawdopodobnie uczniowie wiedzieli, gdzie jest grób, wiedzieli, jaka jest lokalizacja tego grobu, Co jest ciekawe, no, do tego miejsca nie przykładano za dużo uwagi, tak? Dlatego, że w kulturze żydowskiej czci się w ogóle miejsca właśnie pochówku, tak? Jakichś ważnych nauczycieli i tak dalej. Zauważcie, że do nas, do Polski przyjeżdżają Żydzi na groby właśnie, tak? Osób, które są ważne, tak? Dla nich są ważne miejsca pochówku. Natomiast dla chrześcijan no, miejsce pochówku nie było aż tak ważne, bo Jezusa tam nie było, tak? Bo On zmartwychwstał. Dlatego to miejsce nie było aż tak ważne, że przekazywane, gdzie ono się znajduje. I tam był kamieniołom, to był stary kamieniołom. Były wykute groby w tym kamieniołomie i dopiero jak chyba 300 lat później już chrześcijaństwo zaczęło wchodzić, że tak powiem, na salony i do elit, zaczęto się nad tym zastanawiać, gdzie to jest i wyznaczono to miejsce. Natomiast no, historia tego miejsca jest taka, że potem ten kamieniołom cały zrównano z ziemią. Tam powstały inne budynki, które budowali... Ja nie chcę tutaj, bo nie znam tego wszystkiego na pamięć. Wiem, że dwa razy zostało zburzone to miejsce, po prostu zrównane z ziemią, tak? I tam już ten kamieniołom Polecam pani też zobaczyć wystawę Śladami Jezusa, o ile dobrze pamiętam. Śladami Jezusa, ona była też tutaj na Wilanowie w Warszawie, ale fragmenty tych wersji online, znaczy tych filmów, które tam były, tam jest ono bardzo, bardzo ładnie jakby w wersji online pokazane, czy w wersji odrestaurowanej w sposób komputerowy. I tam jest dokładnie pokazane, gdzie takie miejsca, taka sytuacja miała miejsce i dlaczego w tych, a nie innych miejscach najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje. A biorąc pod uwagę również źródło historyczne, to mówimy z tak dużym prawdopodobieństwem, że prawie pewnością, że to właśnie miało miejsce w tych miejscach. Jak też został odkryty krzyż Jezusa i jak zostały odkryte gwoździe, które też właśnie w tamtym miejscu leżały. Ja bym powiedziała tak, dla nas najważniejszą nowiną jest to, że Jezus żyje. Słuchajcie, wiem, że to jest bardzo ciekawe, gdzie jest ten grób i tak dalej. Natomiast no, najważniejsze jest to, że On żyje. Czy pojawiło się jakieś kolejne pytanie od Państwa? Pytanie od internautów jest. Tak. To trudne pytanie, chociaż przeczytam je, ponieważ uważam, że warto przeczytać. Trudne takie, że ja myślę, że nie wiem, czy będziemy potrafili na nie odpowiedzieć, ponieważ tutaj osoba troszkę mówi, dlaczego nie chcecie słuchać innej wersji dziejów Jezusa. Jezus nie był Żydem, czy tego typu rzeczy. No, trudno nam się odnieść do takiego pytania, jeżeli nie wiemy o jakie inne wersje są. Inne wersje. Znaczy, bo te, o których mówimy, są najstarsze i też najbardziej wiarygodne. Jedyna rzecz, która mi przychodzi, to mi przychodzą do głowy apokryfy. Apokryfy, no tak, no tylko że one jednak datowane są dużo później. No nie dlatego Kościół je odrzuca, dlatego że im nie pasuje do historii, tylko dlatego, że no... Mogą zawierać sobie też pewne błędy. To już są te z pokolenia na pokolenie gdzieś tam przekazywane dalsze i no nie są aż tak po prostu osadzone w historii, w geografii, żebyśmy mogli... je po prostu przyjąć. Też ojcowie Kościoła, naprawdę to, że my mamy te 4 Ewangelie, to one są po prostu też przez ojców Kościoła były uznane za te, które są najbardziej wiarygodne. I dlatego my je do dzisiaj, wszyscy chrześcijanie uznają, że tylko te 4, tak? Chociaż mamy wydania apokryfów, które zostały również wydane przez wydawnictwa, które mówią bezpośrednio o tym, że możemy je przeczytać, mamy do nich... Ale oczywiście, że możemy je przeczytać, no tylko, że i możemy nawet jakieś historyczne rzeczy z nich nawet wyjąć, no tylko, że no to właśnie nie możemy ich traktować też jako historycy nawet, jako źródło historyczne właśnie, to... Na takim samym poziomie powiedzmy, jako źródło historyczne też w jakimś sensie, tak, ale nie na takim samym poziomie jak te świadectwa, które są bliższe wydarzeniom. Zastanawia mnie fakt, że wcześniejsze Ewangelie, to jest Marek i Mateusz, mają bardzo mało chrystofanii. Dopiero późniejsze mają więcej opisów zmartwychwstałego. I dlaczego tak jest? No to trzeba by zapytać autorów z jednej strony. No faktycznie, na przykład u Jana mamy historię niewiernego Tomasza, na przykład, która się nie pojawia w innych Ewangeliach. No to jest dobre pytanie. Ja nie wiem, czy ja potrafię na nie odpowiedzieć, bo to naprawdę trzeba zapytać autorów. No, po prostu ewangeliści pisali do różnych ludzi, też w różnych czasach. Trzeba sobie zdać z tego sprawę. Być może jest tak, że jeszcze ci pierwsi było więcej świadków, którzy byli w stanie o tych Chrystofaniach opowiedzieć. Być może za Jana już pojawiły się właśnie więcej wątpliwości. No to też wiemy z historii, że te listy janowe, one bardziej uwypuklają na przykład naturę Jezusa, że miał obie natury, tak? Boską i ludzką, to już takie, że ta teologia już jest bardziej rozwinięta i być może ze względu na to właśnie ujął tę historię jeszcze bardziej, bo widział, jakie są tendencje w Kościele i co jest ówczesnemu Kościołowi bardziej potrzebne. Pojawiło się pytanie? Dobrze, to słuchamy. Jak to wygląda w Talmudzie czy w Koranie i jak wygląda tam sytuacja zmartwychwstania, bo pani tutaj mówi, że prawdopodobnie z tego, co pamięta, to nie ma tego elementu poruszonego. Tak, znaczy nie ma zmartwychwstania w innych dlatego że to jest po prostu centralny punkt chrześcijaństwa, tak? I po prostu inne wyznania, jakby uznały zmartwychwstanie Jezusa, to by musiały uznać... Zmienić się na chrześcijaństwo. Tak, znaczy dlatego, że to naprawdę wpływa na to, jak patrzymy na Jezusa, tak? I jaką ma on tożsamość. Natomiast Talmud, tak, Koran, to już w ogóle to jest bardzo późny tekst. Piąty pewnie gdzieś tam, szósty wiek, jakoś tak. Więcej nawet. Koran powstał ponad setkę lat od życia Mahometa. Także... To Mahomet żył piąty, szósty jakoś wiek. Więc tutaj nie będzie takich świadectw. To już są zbyt dalekie, żeby mówić o tym. Natomiast Talmud potwierdza to, że była te teksty talmudyczne mówią o historyczności Jezusa, ale nie o zmartwychwstaniu, bo to już jest trochę inna. Koran powstawał 610, 632. No tak, to już jest ładnych parę lat, nie? Dlatego też Koran jest dużo mniejsza ma wartość, na przykład jeśli chodzi o historię, niż Ewangelia. Szczególnie Jezusa, prawda? Jeżeli mówimy. Jezusa, to tak, zdecydowanie. Ja mam takie pytanie, ponieważ mówimy o pewnych faktach, mówimy o pewnej historii, tak jak na przykład uczymy się o wrócę. W starożytnym Rzymie, Mezopotamii. Mówimy o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie dobrze sprawę, że kiedy mówimy o władcach, to ich historia jest zapisywana. Tu mówimy oczywiście o władcy, dla nas absolutnym władcy całego świata, ale zwykłym człowieku. Chociaż jego historia jest udokumentowana dużo lepiej niż niejednego władcy z tamtego okresu. Dużo więcej mamy źródeł, które o tym mówią. Dużo więcej informacji. Dziś nie możemy mówić, zresztą nawet jak rozmawialiśmy na samym początku, ateiści nie poruszają w ogóle takiego tematu, czy Jezus żył, czy nie żył, bo jest to pewnym faktem. Ci bardziej świadomi. Ci bardziej świadomi, tak jest. Nawet mówiąc o zmartwychwstaniu, to spora część ateistów, też tych bardziej świadomych, mówi: nie wiemy do końca, co się stało. My wiemy, że grób był pusty, wiemy o tym, że mieli ci ludzie jakieś wizje, bo to mamy zapisane, ale co to były za wizje, dlaczego tak się stało, nie wiemy. Chciałbym teraz się na chwilę zatrzymać, pani doktor. Wejdźmy w głowę tych apostołów, bo to jest coś, co myślę, że jest jednym z najważniejszych elementów zrozumienia ich drogi. Droga do Emaus. Nie tylko, dla niektórych oczywiście, ale jest takim symboliczną drogą do Emaus, jest tym momentem, kiedy zaczynamy dokonywać pewnej zmiany, bo tak mówimy o drodze do Emaus. Chciałbym, żebyś troszkę nam opowiedziała o tym, dlaczego, co się, bo nie użyliśmy tego słowa wcześniej, prawda, ponieważ szczególnie w tej książce pojawia się informacja, ponieważ ta książka jest dyskursem, rozmową pomiędzy osobami, którzy uznają świadectwo i mówią o tym, że miało miejsce zmartwychwstanie, a tymi, którzy są oponentami. Chociaż w niektórych sytuacjach jedni i drudzy z sobą zaczynają znajdować wspólny punkt. Ta książka jest typowo książką, która zbiera te informacje i która pokazuje nam jakby historię tego świadectwa. Wracając do głowy tych apostołów, co się u nich stało, że oni z zastraszonych, przerażonych ludzi, którzy uciekają, wracają jako po prostu herosi. W sensie takim nie, że nagle są napompowani mięśniami i latają, chociaż niektórzy z nich mają pewne zdolności, które rzeczywiście pozwalają... superbohaterów. Ale no tak, oni się absolutnie stali superbohaterami tu, w swojej głowie. Co się w nich stało, że oni byli gotowi całkowicie poświęcić swoje życie, a wiemy o tym, że większość z nich zginęła w sposób tragiczny, znaczy zostali zamordowani w sposób bestialski, a jeden z nich, który był... Poczekaj, bo za dużo pytań. Już się... Dojdę do ostatniego. Między innymi mówi, że nie jest godzien być ukrzyżowany tak jak Jezus, tylko jest ukrzyżowany, prawda, do góry nogami. Co się stało, bo dla mnie to jest, myślę, że jednym z najważniejszych elementów, co się stało w tych głowie apostołów, że oni rzeczywiście podjęli decyzję, nie, ja wracam i chcę o tym mówić. Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo mówisz, wejdźmy w głowę teraz tych... Duszę, nie wiem. I czy my faktycznie mamy wystarczająco dużo danych, żeby wejść im do głowy? Bo na przykład William Lane Craig mówi, że nie możemy wobec apostołów, nawet wobec świętego Pawła, o którym mamy najwięcej jakby wiedzy, bo on sam, mamy autoświadectwa powiedzmy, tak? On sam o sobie pisze. Mamy za mało wiedzy o nich, żeby robić jakąś współczesną psychoanalizę ich. I on ma rację, no jakby my trochę nie jesteśmy w stanie porozmawiać z tymi ludźmi, mamy tylko tyle tekstów, ile mamy, żeby robić taką analizę współczesną, psychoanalizę, jak oni się czuli, co oni tam myśleli i tak dalej. Natomiast no tak powierzchownie jesteśmy w stanie powiedzieć, że zmieniło się ich zachowanie. Na pewno zmieniło się ich zachowanie. Pod wpływem, no właśnie, no my mówimy, oni i tak twierdzili, spotkania zmartwychwstałego Jezusa. Ja bym nawet dodał trochę mocniej, nie tyle zmieniło, ale ono się całkowicie obróciło. Tak, tak. Ta zmiana była radykalna. Tak, zmiana była radykalna. No tak mogę powiedzieć. No to co takiego tam się stało? W sensie no, takim, jest tylko jedna możliwość. Spotkali po prostu zmartwychwstałego Jezusa. Mówili prawdę po prostu, bo rozumiem, że chcesz przebrnąć przez takie, że może byli stuknięci po prostu i tak, bo w tej książce, drodzy Państwo, pojawia się argument i chciałbym się nim podzielić, bo on dla mnie był taki... w sumie gdzieś o nim kiedyś słyszałem, ale tutaj on wybrzmiał bardzo mocno. No przecież ludzie umierali za różne ideologie. Wiemy, że ludzie umierali za komunizm. Byli tak bardzo nim przesiąknięci, że byli w stanie oddać życie za tą ideologię. To jaka jest różnica pomiędzy apostołami a takimi osobami, które umierają za jakąś na przykład ideologię, taką chociażby jak komunizm? Czy wiele takich sytuacji było? Czy za innych ludzi, których mamy przykłady w historii? Tak, no ludzie oddają życie za innych ludzi jak najbardziej, za ideę też oddają życie. Natomiast pytanie, czy oddają życie za coś, co wiedzą, że jest kłamstwem. I tu, bo jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, no to apostołowie kłamią. Oni nie widzieli zmartwychwstałego Jezusa. Tak? I to nie jest tak, że ktoś im powiedział, że nie, oni mówią, ja widziałem Jezusa. I teraz, jeżeli on kłamie, to znaczy, że on nie widział Jezusa. No i pytanie, czy za kłamstwo, o którym ja wiem, że to jest kłamstwo, bo ja okłamuję wszystkich innych, tak? W 11 się, czy wzięli jednego i się umówili. Czy oni wszyscy kłamali, znaczy, czy byliby aż tak dobrymi kłamcami, żeby oddać za to życie, za coś, co wiedzą, że jest kłamstwem. Bo to oni musieli być, że tak powiem, tymi, którzy oszukiwali wszystkich innych, tak? Bo oni są tym pierwotnym źródłem naszej wiedzy o tym, że Jezus zmartwychwstał. Czyli patrząc na tą historię, możemy, biorąc pod uwagę tą sytuację, po ludzku powiedzieć nie. No ta sytuacja jest tak absurdalna. Jest bardzo mało prawdopodobna, tak? Znaczy, wszystko rozbija się o tak, znaczy my uwierzymy tym świadkom, tak? Znaczy niektórzy powiedzą, że no to jest bardzo prawdopodobne, bo taką mają wizję, tak? I stwierdzą, że nie chcą, nie będą chcieli uwierzyć w to, więc powiedzą, no tak, to jest jak najbardziej możliwe, że znajdzie się ileś tam takich osób, które umówi się, że będą kłamać na wszystkich innych i nie mieć z czego żadnego jakby profitu, korzyści, tak? Żadnej korzyści z tego nie. Oni naprawdę nie mieli z tego żadnej korzyści. Bo to nie jest tak, jak próbują nam przekazać sceptycy albo tacy wrogowie Kościoła, że po prostu mieli kasę, władzę i nie wiadomo co jeszcze. Nie? To były małe wspólnoty, prześladowane, tak? No nie było z tego pieniądza żadnego, więc no trudno tu w ogóle. Jeszcze wszyscy oddali za to życie. Także to naprawdę, to trzeba mieć dużą wiarę, żeby uwierzyć w to, że oni się dogadali i jeszcze w takim, że żaden z nich nie powiedział prawdy jeszcze w dodatku. Żaden z nich się nie wyłamał, tak? Do samego końca przed śmiercią. Tak, bo my nie mamy żadnego innego świadectwa spisanego, które mówi nie, było inaczej. Ani jednej osoby nie ma, która by, jeżeli by, pewnie prawdopodobnie były jeszcze jakieś inne sytuacje związane ze śmiercią. Znaczy osób, żadnego świadectwa, które miałoby taki sam poziom, powiedzmy, historyczny, jak świadectwa ewangeliczne i listów, to co mamy w Piśmie Świętym. Nie ma żadnego takiego świadectwa, które by powiedziało, nie było inaczej. Tak, bo dzisiaj są takie sceptycy, mówią, nie, mogło być tak, że oni faktycznie wykradli to ciało, mogło być tak, że Jezus nie umarł, mogło być coś tam. No mogło być, tylko jakby gdzie są jakby dane historyczne na to, żeby potwierdzić tą twoją teorię. Jakby przedstaw jakiś materiał dowodowy, no bo takie domniemanie, no to każdy może sobie wymyśleć. Przylecieli kosmici, zabrali Jezusa, nie? No ja mogę sobie, wiecie, no papier wszystko zniesie, mikrofon wszystko zniesie i można sobie takie rzeczy mówić, no ale jak chcemy ustalić prawdę, no to nie możemy tak z rękawa wyciągać różne teorie, nie wiem, zaraz lampę z dżinem wymyślimy, tak? Muszą być jakieś świadectwa na to, że tą teorię, którą proponujesz, jakie są na to dane historyczne, tak? Czyli wyobrazilibyśmy sobie konserwatywnego katolika, który nie wierzy w komunizm i za to poświęca swoje życie i mówi do samego końca, do samej śmierci, że komunizm jest najlepszym... Znaczy, bo ludzi można oszukać, naprawdę ludzi można oszukać. Tylko pytanie, czy można oszukać samego siebie do tego stopnia? Czy apostołowie byli w stanie oszukać samych siebie? No to pytanie już sobie Państwo sami musicie odpowiedzieć. Tylu apostołów... Chociaż odpowiedź myślę, że każdemu z nas się nasuwa jednoznaczna. No to moje pytanie brzmi, dla mnie tutaj, przecież jestem katolikiem, pewnie większość z Państwa, którzy tutaj są, jak nie wszyscy, jesteście katolikami czy chrześcijanami. Dlaczego dziś ludzie nie wierzą? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Jest wiele rzeczy, które są podważanych, oczywiście, jeśli chodzi o historię zmartwychwstania. Jednym z takim próbuje się powiedzieć, że no, Ewangelie są niewiarygodne przede wszystkim, tak? Podważa się wiarygodność Ewangelii. No to jest karkołomne zadanie, bo naprawdę mamy bardzo dużo takich świadectw dotyczących tego, że one są bardzo dobrze umocowane historycznie. I to, że występują tam dane geograficzne, historyczne. Nawet ktoś zbadał, taki jeden naukowiec jest, badał imiona, jakie występowały w tym czasie, w tym rejonie. I wychodzi na to, że statystycznie po prostu są najczęściej używane imiona w tamtym czasie, pokrywają się z tym, jakie są imiona w Ewangeliach. Do tego stopnia. Więc naprawdę no, tutaj Trzeba naprawdę się postarać, żeby wierzyć w to, że Ewangelie nie są wiarygodnym źródłem historycznym, a przynajmniej co do takich rzeczy właśnie jak śmierć Jezusa, na to, że odbył się pogrzeb Jezusa, na to, że grób był pusty. Tak jak mówię, Habermas zebrał te i mówi, nawet ateiści, nawet Żydzi, sceptycy, liberalni chrześcijanie zgadzają się co do tych faktów historycznych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dlaczego są podważane Ewangelie i w ogóle Zmartwychwstanie, to jest to, że ludzie mają tak zwane założenia. Jak ktoś zakłada, że Bóg nie istnieje, że nie ma czegoś takiego jak cuda, że niemożliwa jest Boża interwencja, no to co byś mu nie pokazał, to on i tak nie uwierzy. W tej książce pada właśnie takie sformułowanie, że dochodzimy do pewnego momentu, kiedy nie jesteśmy w stanie nic wytłumaczyć tego w sposób racjonalny, więc mówimy o tym, że tu musiał zdarzyć się cud. Nie, ja się na to nie zgadzam. No bo cuda nie istnieją, tak? I to jest, no to jest coś, przez co nie wiem, czy da się przeskoczyć, no próbujemy przeskakiwać, tak? Mówimy, no takie są fakty historyczne, jak je inaczej wyjaśnisz? I oczywiście są różne teorie na ten temat, no żadna nie ma takiego ugruntowania w historii jak Zmartwychwstanie. Tu jeszcze nie poruszyliśmy jednego elementu, który, żeby poruszyć, musielibyśmy potrzebować dużo więcej czasu, ale jeżeli byśmy się cofnęli przed narodzinami Jezusa i popatrzyli na Stary Testament i to, jakie księgi, szczególnie te, które mówią o przyjściu Mesjasza, o przyjściu Jezusa, jak się potwierdzają w życiu Jezusa. Mhm. Bo to jest... No tak, ale to oni ci też powiedzą, że po prostu że autorzy Nowego Testamentu sfabrykowali, bo znali Stary, no to wiedzieli, co wpisać w Nowy, nie? Ale no to nie jest jakby... Rzeczywiście tak jest, że oni tak dobrze znali Stary Testament, wszyscy ewangeliści wiedzieli dokładnie, jakie są... Święty Paweł naprawdę znał i faktycznie Żydzi znali nie Stary Testament, to nie jest tak, natomiast... Czyli to jest dobry argument w rozmowie? Jest, oczywiście, że jest dobry, są takie, które są łatwiej obalić, są takie, są trudniej obalić, to jest trudno obalić, tak, ale to trzeba jednak popatrzeć trochę szerzej na to, i są takie rzeczy, które... to się kupy po prostu nie trzyma, że tak się chłopaki musieli, bo oni pisali niezależnie od siebie te Ewangelie. Powstawało w różnych też okresach czasu, w różnych tych i żeby takie szczegóły dobrać i mało tego, naprawdę to, że oni napisali te Ewangelie, to oni nie pisali przecież tego w próżni, tylko wśród ludzi, którzy byli świadkami tych wydarzeń, tak? I jeżeli, mieliśmy nie porównywać do współczesnych czasów, ale jeżeli jest grupa świadków, tak? I nagle powstaje dokument, który mówi coś zupełnie innego, no to tym bardziej powinna być reakcja świadków. A tutaj widzimy, że ten przekaz jest jednorodny. Mówisz, że ludzie odrzucają cuda, odrzucają świadectwa. To dlaczego to się dzieje? Wolą racjonalne podejście, które wytłumaczy im, że tak nie było? To jest dobre pytanie, jak przekonać, dlaczego ludzie odrzucają chrześcijaństwo i odrzucają, dlaczego nie chcą uwierzyć? To jest pytanie, nie wiem, czy my znajdziemy odpowiedź. Jedną z takich odpowiedzi jest taki, że przyjęcie tej wiary w Zmartwychwstanie wiąże się jednak ze zmianą całego światopoglądu czasami, tak? Że trzeba uznać, że Jezus był Bogiem, że jednak Bóg istnieje, że skoro Bóg istnieje i tym Bogiem był Jezus, to co On mówi? I jak to ma się do mojego życia, bo jeżeli to jest prawda, a ja tej nie przyjmuję, to kiepsko ze mną, nie? I naprawdę po prostu niektórzy nie chcą tego przyjąć, dlatego że nie chcą zmienić swojego życia, nie? I na to nie poradzimy ze względu na to, że Pan Bóg ja czasami mówię, że On jest takim ryzykantem i On pozwolił na to, żeby Jego odrzucić. Pozwolił na to, pozwala człowiekowi go odrzucić. I wobec tej wolnej woli, no to już, no skoro Pan Bóg na to pozwala, no to my nie mamy na to wpływu już. Nie? Człowiek musi w wolnej woli po prostu zadecydować, co wybiera. I ma prawo odrzucić Pana Boga, niestety. Drodzy Państwo, sytuacja... Jest jakieś pytanie jeszcze na tym? Już przechodzę do wersji online naszej. Trzeba dużo się naklikać, żeby tutaj dojść. Tak, bo mamy spotkanie nasze... Ale jeszcze, to jak ty będziesz szukać, to ja powiem jedną rzecz. Jest na przykład takie, są tacy sceptycy, którzy mówią, dobrze, ja się zgadzam na te wszystkie fakty. Jestem w stanie przyjąć te wszystkie fakty, że one są prawdą, tak? Że Jezus umarł, że został pogrzebany, że grób był pusty, że oni faktycznie doznali czegoś, co zmieniło ich życie. Ale że najlepszą odpowiedzią na to nie jest zmartwychwstanie, tylko jest powiedzenie, nie wiemy, co się wydarzyło. Nie wiemy. No i pytanie, czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź? Bo faktycznie, jeśli chodzi o metody badawcze, o metodologię historii, no to jak historyk podchodzi do jakichś opisów wydarzeń i nie wie, jak wyjaśnić na przykład motywy i tak dalej, to może powiedzieć, no nie wiadomo, nie wiemy dlaczego, tak? I jeśli chodzi o pracę historyka, to faktycznie taka odpowiedź jest usprawiedliwiona, tak? Natomiast no pytanie o to, czy Jezus zmartwychwstał, czy nie jest tylko pytaniem natury historycznej, to jest pytanie też fundamentalne właśnie, które stawia nas przed pytaniem, czy Jezus jest Bogiem, czy nie jest Bogiem. I to już w takim życiu codziennym warto sobie na to pytanie odpowiedzieć i nie pozostawiać tego, a właśnie nie wiem i nigdy się tego nie dowiem, no tylko zobaczyć, czy może jednak nie jest warto w to uwierzyć. Pytania, które tutaj się pojawiły, mogę odesłać osobę, która chyba troszkę później po prostu włączyła i one już padły. W związku z tym każde z tych pytań a propos wiarygodności tych źródeł czy imion także pojawiły się, więc te wszystkie pytania, one właściwie miały miejsce. Bardzo proszę. O wiarygodności Ewangelii mogę polecić właśnie jeden z odcinków mojego podcastu z Filipem Sylwestrowiczem, który studiuje biblistykę na Uniwersytecie w Oksfordzie i jest tłumaczem takiej książki właśnie, czy Ewangelii są wiarygodne. To książkę można polecić i tą rozmowę i myślę, że Filip tam fajne rzeczy tłumaczy. Fundacja Prodoteo. Tak kanał na YouTubie jest. Tak. Drodzy Państwo, lada chwila będą już święta. Święta, które myślę, że są dla każdej osoby wierzącej najważniejszym, najbardziej kulminacyjnym, najbardziej wyjątkowym okresem nie tylko w roku, ale w ogóle w historii, myślę, że świata. Zachęcam do tego, żebyście Państwo sięgnęli i troszkę zagłębili się w tą historię, żeby nie tylko korzystać oczywiście z liturgii czy bycia w kościele, chociaż to jest oczywiście podstawą zbliżania się do wiary, ale również dotknięcia tych elementów, które pozwalają nam swoją wiarę ugruntowywać. Ugruntowywać w taki sposób, żebyśmy rozumieli pochodzenie różnych elementów, a kiedy ktoś nam zada pytanie, na przykład dotyczące źródeł, to bez żadnego problemu będziemy mogli powiedzieć, pierwszym źródłem jest list do Koryntian Pawła, który powstał około 50 roku. Jeżeli mówimy o źródłach, to będziemy potrafili powiedzieć, że jak lepiej udokumentować, jeżeli nie w taki sposób, że dwie osoby, które nawróciły się i zmieniły swoje życie, które były po drugiej stronie jak Paweł czy na przykład Jakub. W jaki sposób lepiej zrozumieć niż to, że ewangeliści opisywali prawdę, jak na przykład to, że kobiety zobaczyły pierwsze te grupy. I jak nie wierzyć w to, że ludzie poświęcili swoje życie w coś, co absolutnie musieli wierzyć, bo jeżeli by w to nie wierzyli, to jest to poziom takiej absurdalności, że po prostu nie mieści się on w naszej głowie, że apostołowie poświęcili swoje życie, a nie tylko apostołowie, bo dużo ludzi potem tak samo po nich, którym oni przekazywali i do dzisiaj poświęcają swoje życie za prawdę, która jest związana z Jezusem. Drodzy Państwo, dla mnie jednym z takich najważniejszych elementów w okresie świąt są słowa, które padają w rozmowie z Poncjuszem Piłatem, kiedy Jezus mówi: ja przyszedłem na ten świat po to, żeby dać świadectwo prawdzie. Myślę, że każdy z nas ma obowiązek dążenia do prawdy, do tego, żeby odkrywać i żeby pokazywać, jaka jest ta prawda. Serdecznie dziękuję Pani doktor. Ja też dziękuję, też uważam, że święta, może właśnie... Jak spotkamy się z jakąś rodziną, coś tego, to możemy się zastanowić, znaczy zadać takie pytanie, po co my się tu w ogóle spotykamy, co my świętujemy, prawda? I trochę może zadać takiego klina niektórym, co oni uważają o zmartwychwstaniu, czy faktycznie do tego doszło, czy to... Żeby to nie było tylko zwykłe spotkanie rodzinne, ale żeby to było świętowanie rzeczywiście zmartwychwstania. Żebyśmy nie tylko dzielili się jajeczkiem, które jest symbolem, chociaż ono jest absolutnie ważnym symbolem, ale ostatnio w sklepach z przykrością muszę powiedzieć, że na przykład już dużo ciężej znaleźć baranka, ponieważ... Króliczek i jajeczko. Króliczek i jajeczko. A to jajeczko i tak jest zrobione oczywiście w taki sposób, żeby zapominać o najważniejszej genezie tego święta. Dlatego zachęcamy Państwa do tego, żebyście porozmawiali na przykład na te tematy, które my mówiliśmy. Nie tylko na tematy związane z absolutnie największą sytuacją, która miała miejsce podczas naszego życia, i również zachęcam, żebyście Państwo przyszli na nasze spotkanie, które odbędzie się, ja już sobie klikam, żebym Państwu dokładnie powiedzieć. Ty sobie klikaj, a ja jeszcze opowiem. Dobrze. Szczególnie na początku, jeżeli Wasza droga taka z apologetyką dopiero się spotyka, jak chcecie mówić o zmartwychwstaniu, chcecie powiedzieć, dzielić się tą prawdą o zmartwychwstaniu, a nie wiecie jak to robić, to zacznijcie od książki właśnie o zmartwychwstaniu Jezusa, Garego Habermasa i Michaela Lajkony. On nie dość, że mówi o, dokładnie wyjaśnia te fakty, o których mówiliśmy, te minimum te 5 faktów, to jeszcze dodatkowo właśnie on się dzieli o tym, jak rozmawiać z ludźmi na temat zmartwychwstania, bo on mówi, że to jest absolutna podstawa, nie? Że to jest najlepsza metoda ewangelizacji też, tak? Postawić ludzi przed faktami i mówi, no musisz określić, kim jest ten Jezus, tak? Czy on faktycznie jest Bogiem, on zmartwychwstał, czy jest kimś innym. Także określ się co do tego. Polecam jeszcze oczywiście nasz portal contragentiles.pl. Tam teraz właśnie na Wielki Post ja, skromna moja osoba, tak się chyba mówi, moja skromna osoba, napisałam taki cykl właśnie dotyczący credo koryńskiego, gdzie właśnie omawiam, czym jest credo koryńskie i po kolei właśnie mówię, omawiam te wszystkie punkty credo, czyli że Jezus faktycznie umarł, że został faktycznie pogrzebany, że zmartwychwstał i że został, że ukazał się konkretnym osobom. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie na spotkanie 3 kwietnia z panem Januszem Rosikoniem. Wielkie śledztwo dotyczące relikwii chrystusowych, gdzie będziemy mówili o kolejnym etapie, właściwie dalszym etapie naszej rozmowy, o tych świadkach fizycznych, którzy pozostali. I dlaczego one rzeczywiście, te relikwie mają tak ogromne znaczenie i jak je badano i jak odkrywano ich prawdę. Ja Państwu tylko powiem oczywiście na święta, żeby kawiarnia nasza mogła istnieć, funkcjonować, to serdecznie zapraszamy do tego, żeby zamówić u nas ciasta na święta. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli również będziemy w taki sposób mogli gościć u Was w domu. Drodzy Państwo, poproszę o podziękowanie dla Pani doktor. Doktor Małgorzata Madej, apologetka, tak. Tak, apologetka, ale tak samo człowiek, który przybliża nam w sposób bardzo zrozumiały i myślę, że bardzo ciekawe dzisiejsze spotkanie było, jak to rzeczywiście wyglądało, związana z Fundacją Prodoteo, którą tutaj Państwo widzicie też nad Panią doktor, która objęła patronatem nasze dzisiejsze wydarzenie. dziękuję serdecznie telewizji EWTN, Radiu Wnet, Gościowi Niedzielnemu Niedzieli oraz Tygodnikowi do Rzeczy za przekazanie informacji o tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Ja Państwu życzę wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję do zobaczenia 3 kwietnia na spotkaniu z Panem Januszem Rosikoniem. Państwu, którzy są tutaj z nami, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego na święta. Jeszcze nie możemy powiedzieć słowa na A, ale to się stanie już niedługo. Możemy powiedzieć jakiego słowa, chodzi oczywiście o słowo Alleluja, chociaż właściwie my nie żyjemy już w okresie takim, gdzie nie wiemy, czy Jezus zmartwychwstał, więc to słowo Alleluja możemy mówić cały czas. No, ale tak w taki sposób, tak, w każdą niedzielę na pewno, bo w niedzielę chociaż mamy okres Wielkiego Postu. Jak ktoś ogląda już po świętach, to już niech usłyszy. Tak jest. Wiemy o tym, że Jezus zmartwychwstał, bo nie żyjemy w tym okresie, kiedy zastanawiamy się, czy on, co się stanie po jego śmierci. My w ogóle żyjemy już w okresie zmartwychwstania. Mogę coś jeszcze na koniec powiedzieć, bo mi się przypomniało. W tej książce... Tutaj mówimy Zmartwychwstanie, tak, fakty. William Lane Craig, jak kończy debatę z Gerdem Lüdemannem, to mówi coś zaskakującego. Mnie to zaskoczyło bardzo. I teraz wam powiem. Przypomnijmy Państwu, że to jest rozmowa pomiędzy dwojgiem mężczyzn, którzy to spierają się na temat właśnie zmartwychwstania. Apologeta i ateista rozmawiają o zmartwychwstaniu. I on mówi na zakończenie debaty tak. To nie chodzi tylko o fakty historyczne. Chodzi o to, że Jezus żyje nadal i może żyć, my możemy z Nim mieć relacje i Craig mówi właściwie swoje świadectwo. Mówi, ja tego Jezusa poznałem dzisiaj, tak? I my też dzisiaj tutaj siedzimy i mówimy, my tego Chrystusa znamy dzisiaj. On żyje, bo ja Go znam. To nie jest tylko postać historyczna. I znam Go, On żyje we mnie, On zmienia moje życie cały czas, codziennie. I to jest dobra nowina. I wy też możecie tego Chrystusa poznać. Każdy z was, on może zmienić wasze życie. To nie jest ktoś, kto przychodzi po to, żeby pouczać, nie wiem, potępiać i tak dalej. Nie, on przychodzi po to, żeby zbawić i po to, żeby nasze życie naprawdę nabrało sensu, piękna i życia, po prostu życia takiego boskiego. Serdecznie dziękuję za tą puentę naszego spotkania. Dziękuję również Państwu. Życzymy Państwu dobrej nocy i zapraszamy oczywiście w najbliższy wtorek. Do zobaczenia Państwu. Tak, na 18:30.